thank you Generalnie bez białka i um, właściwe funkcjonowanie i rozwój organizmu byłby niemożliwy. W związku z tym, że białko należy do składników budulcowych. Pamiętamy, że mamy trzy grupy składników odżywczych: energetyczne, budulcowe i regulujące. Białko należy do dwóch grup do składników energetycznych i budulcowych. Dostarcza energii, wiemy, że jeden gram białka dostarcza 4 kilokalorii, ale to nie jest jego podstawowa funkcja. Podstawową funkcją białka jest budowa jest budowanie Komórek organizmu, odbudowywanie po różnego rodzaju urazach, po chorobach zapotrzebowanie na białko wzrasta. W związku z tym, że ono właśnie ma, to, ma te zdolności regeneracyjne, budulcowe, bez białka odbudowywanie i budowanie komórek naszego organizmu byłoby niemożliwe. Dlatego też to białko jest tak. Tak, istotne. Także to, pojęcie, to jest samo pojęcie białka, tak? Od jakiego słowa pochodzi? Pochodzi od słowa protos z greckiego po angielsku. Białko to protein, i taka nazwa proteiny może pojawiać się zamiennie z, z nazwą białko. Także pierwsza, pierwszy punkt później do notatki to będzie pojęcie białka. Następna część, następny element nasz, który nas interesuje dzisiaj to jest budowa białka. Z jakich cząsteczek białko jest zbudowane? Generalnie białka. To są wielocząsteczkowe związki. One zbudowane są z kilku, kilkunastu, czasami kilku tysięcy cząste, cząstek. Tak samo jak mówiliśmy o węglowodanach, i były i proste, i złożone, i, i one potem jeszcze dzieliły się na inne, zbudowane z kilku, kilkunastu, kilku tysięcy cząsteczek glukozy, na przykład. Tak samo. Białka. białka też będą zbudowane z różnych cząsteczek. Będą białka proste, zbudowane z jednego łańcucha, i będą białka złożone, wielocząsteczkowe, składające się z różnych grup, tak zwanych aminokwasów. Generalnie białko zbudowanych jest z, głównie z atomów węgla, wodoru, tlenu i azotu. Oraz niewielkiej ilości siarki. Czyli białko składa się z takich cząsteczek jak atom węgla, wodoru, tlenu i siarka. Wszystkie te elementy, te, te cząstki, te związki występują w jakichś ilościach. Najwięcej będzie węgla, później tlen, azot, wodór i najmniej siarki. Czasami będą takie rodzaje białka, w których siarka w ogóle nie, nie występuje. Oprócz tych podstawowych elementów, oprócz węgla, wodora, wodoru, tlenu i azotu, mogą pojawić się oprócz siarki, jeszcze, która też występuje w tej ilości tam do 4%, więc wymienia się ją jako jeden z głównych składników, może pojawić się jeszcze miedź żelazo, jod, magnez, wapń lub to wszystko zależy od tego, jaka będzie grupa aminowa, jaka grupa peptydowa tego, tego białka. Generalnie białko, białka zbudowane są z tak, zwane, z tak zwanych aminokwasów. To jest taka, taka, można by powiedzieć, podstawowa cegiełka, z której białka są zbudowane, aminokwasy. Te aminokwasy będą miały też różne pochodzenie, różne wys występowanie. Będzie ich generalnie w organ naszym organizmie 18. Część z nich będzie niezbędna, część będzie syntetyzowana, część trzeba, trzeba będzie dostarczać z pożywieniem, ale do tego do rodzaju już konkretnych aminokwasów, do tego wrócimy, o tym będziemy mówić później. Tutaj najważniejsza informacja jest taka, z jakich cząstek, z jakich z jakich Związków białko się składa, czyli atom węgla, wodorotlenu i azotu oraz siarka, ewentualnie jeszcze te inne pierwiastki, które mogą się pojawić. W budowie aminokwasów występuje coś takiego jak wiązanie peptydowe. Wiązanie peptydowe. To wiązanie takie chemiczne, które w białkach się powtarza. Ono wygląda w ten sposób. Oczywiście im bardziej rozbudowany aminokwas, ten, tak, to, to równanie może oczywiście w różny sposób, w różny sposób przebiegać, łączyć się, natomiast jest to tak zwane wiązanie peptydowe, takie podstawowe. Następnie, następnie bardzo ważnym elementem jest budowa samego aminokwasu czyli, czyli taki wzór chemiczny, który pokazuje nam, z jakich elementów to białko może się składać. I ten wzór, na, który pokazuje nam, jak, jak ta budowa aminokwasu wygląda, jest następujący. No, i teraz, co oznaczają te poszczególne związki? nh to jest tak zwana grupa aminowa. COOH to jest tak zwana grupa karboksylowa. I R to jest tak zwany rodnik boczny. I sama, samo pojęcie tego aminokwasu, co to ten aminokwas w takim naj, najprostszym ujęciu jest, możemy powiedzieć, że aminokwasy to są takie podstawowe cegiełki. Z której składają się białka? Aminokwasy to podstawowe cegiełki, z których składają się białka. No w takim, oczywiście, ujęciu bardzo, bardzo praktycznym, tak? Bo jakby samo takie głębokie już pojęcie, definio, taki, taka definicja aminokwasu, to będziemy o tym mówić, jak już przejdziemy sobie do charakterystyki poszczególnych, poszczególnych grup aminokwasów. I teraz przejdziemy do podziału białka. Będzie kilka różnych czynników, które wpływają na to, w jaki sposób białka dzielimy. To jest jakby trzeci punkt dzisiejszego tematu: podział białek, klasyfikacja białka ze względu na różne czynniki. Mamy nasze białko, czyli protein. I ono w takim ujęciu teoretycznym dzieli się na trzy grupy ze względu na pewne czynniki. Po pierwsze, czy ten pierw, ta pierwsza, pierwsze kryterium, pierwszy czynnik, to jest białko dzielimy ze względu na budowę chemiczną. Generalnie ze względu na budowę chemiczną będziemy takie kryterium podziału będzie zawsze przy, przy omawianiu, przy omawianiu jakiegokolwiek składnika odżywczego. Każdy składnik będzie, będzie dzielił się ze względu na budowę chemiczną, czyli ze względu na to, z ilu cząstek się składa. Węglowodany też składały się, też, też jakby takim czynnikiem kryterium wśród węglowodanów był ten podział na proste i złożone, i to też było, to też było związane z budową chemiczną. Więc ze względu na budowę chemiczną, węglowodany dzielimy na proste i Boże, białko dzielimy na proste i złożone, tak samo jak węglowodany. Potem będą tłuszcze, one też w taki sam sposób będą, będą się dzieliły, więc mamy białka proste i białka złożone. I teraz białka proste będziemy nazywać proteinami. Ta inna ich nazwa to będą proteiny. A białka złożone to będą proteiny. Tutaj ważna jest ta końcówka, dlatego że po tej końcówce będziemy mogli potem szukać wyróżników wśród nazw białek i łatwo będzie je nam przypisać do konkretnej grupy, no bo w każdej grupie będą już konkretne rodzaje białka. Będą protaminy, albuminy, globuliny, które będą białami, białkami prostymi, ale ich końcówka właśnie kończy się na to iny i będą białka złożone jak fosfoproteidy, chromoproteidy, glikoproteidy. Ich końcówka to będzie albo idy, albo cała, jakby, cała nazwa proteidy, więc będzie je łatwo przyporządkować później do, do konkretnej grupy. Jak już się zapamięta, tylko to, że ta końcówka iny to białka proste, a idy to białka złożone. Białka proste zawierają tylko pierwiastki podstawowe, czyli azot, węgiel, tlen, wodór i siarkę. Białka proste, zawierają tylko pierwiastki podstawowe. I tutaj przykładami, przykładami takich białek prostych będą protaminy, albuminy, globuliny, prolaminy, Gluteiny. Skleroproteiny, i tutaj te skleroproteiny to jest kolagen, elastyna i keratyna. Takie białka, które pewnie część z was kojarzy w związku z tym, że są składnikiem składnikiem skóry. Tak, natomiast białka złożone zawierają wszystkie pierwiastki, które, zawiera, które występują w białkach prostych, oraz jeszcze kwasy nukleinowe, barwniki, metale, cukry, lipidy. I tutaj takie podstawowe, najbardziej znane białka złożone. To są na przykład chromoproteidy. Fosfoproteidy. Nukleoproteidy. glikoproteidy, metaloproteidy. W zależności od tego, z jakiej um, cząstki dodatkowej się składa, no to, no to takie, um, takie białka złożone będziemy mogli, um, mogli wymieniać. No, nukleoproteidy na przykład zawierają klasy, kwasy nukleinowe, metaloproteidy będą zawierały różnego rodzaju składniki mineralne, glikoproteidy będą zawierały części węglowodanów. Więc w zależności od tego, jaki będzie ten pozostały składnik, prócz tych białek prostych, no to tak będziemy potem klasyfikowali te białka. Złożone. Drugie kryterium podziału białek to jest ze względu na budowę przestrzenną. Tutaj mieliśmy budowę chemiczną, a tutaj będzie ze względu na budowę przestrzenną. Białka dzielimy na dwa rodzaje tutaj. I to są białka globularne i fibry, fibrylarne. Oczywiście to nie jest tak, że te, jakby te rodzaje białek, włożone są tylko do jednej, do jednej grupy, bo białka, które występują tutaj jako białka proste, będą również białkami na przykład globularnymi albo fibrylarnymi. Przykładem białka globularnego są na przykład albuminy, które są białkami prostymi. Ale również mają budowę przestrzenną. Fibrylarnym białkiem jest na przykład kolagen, czyli ta skleroproteina. Także to nie jest tak, że białko wrzucone już, czy sklasyfikowane w jednej grupie, nie może występować w innej. Absolutnie to z tym się nie, nie wiąże. Dobra. I trzecie kryterium, takie już bardziej w ujęciu, może technologicznym. To jest podział białka ze względu na źródło pochodzenia. I ze względu na źródło pochodzenia, czyli um, materiał jakby wyjściowy, czy produkty, żywieniowe, w jakich te białka występują. Też dzielimy je na dwie grupy. No wiemy już o tym, że w żywności mamy dwa główne źródła pochodzenia. To są rośliny i zwierzęta. Z punktu widzenia naturalnego może być jeszcze pochodzenie mineralne, tak, które dotyczy... Soli chociażby. Natomiast białko dzieli się na dwie grupy, i to będą właśnie białka roślinne i białka zwierzęce. Białko roślinne, czyli które, takie, które występuje w produ produktach pochodzenia roślinnego, na przykład owocach, warzywach, zbożu i białko zwierzęce. Które będzie występowało w rybach, w mięsie, w mleku, w jajkach, w produktach różnego rodzaju mlecznych, w przetworach rybnych czy mięsnych, we wszystkich produktach odzwierzęcych. No i tutaj mówimy, że białko roślinne ze względu na to pochodzenie jest tak zwanym białkiem niepełnowartościowym. Białko roślinne jest niepełnowartościowe. To jest dość ważne. A białko zwierzęce jest pełnowartościowe. To jest związane, te nazwy związane są z rodzajem aminokwasów. Dlatego, że w białku roślinnym brakuje pewnych aminokwasów. Natomiast białko zwierzęce po, posiada wszystkie aminokwasy. Wszystkie 18 aminokwasów. I. Dlatego nazywany jest tym białkiem pełnowartościowym. W produktach pochodzenia zwierzęcego występuje coś takiego jak białko wzorcowe. Tym białkiem wzorcowym jest białko jaja kurzego i mówi się o tym, że jajo jest, jajko jest takim białkiem wzorcowym. W sensie takim, że budowę innych białek porównuje się właśnie do tego białka, białka jajka, że to białko jaja zawiera Wszystkie niezbędne aminokwasy, elementy i jest tym białkiem bardzo, bardzo, bardzo wartościowym. Wśród białek roślinnych, jeśli chcielibyśmy jakieś przykłady wskazać, no to na przykład w zbożach występuje gliadyna, w kukurydzy występuje zeina, bardzo, bardzo dobrym źródłem białka roślinnego, takim, takim warzywem, takim, taką rośliną, w którym bardzo duże ilości białka roślinnego się znajdują, to są rośliny strączkowe. Na przykład soja, fasola, bób ciecierzyca, soczewica. To są, to są naprawdę bardzo wartościowe produkty roślinne, które zawierają to białko roślinne w bardzo dużych ilościach. Dlatego osoby, które na przykład nie jedzą produktów pochodzenia zwierzęcego, weganie na przykład, oni starają się bardzo uzupełniać białko. Produktami właśnie roślinnymi, mimo że ono jest niepełnowartościowe, że nie ma wszystkich aminokwasów, to jednak jego, jego budowa jest tutaj bardzo, bardzo ważna i są to produkty, które tego białka w bardzo dużych ilościach dostarczają. Wśród białek pełnowartościowych możemy wskazać na przykład kazeinę. Kazeina, która występuje. W mleku. Kazeina idzie w parze z laktozą, tak? Laktoza, która jest cukrem mlekowym. I właśnie kazeina jako białko mleka podstawowe. Laktoalbuminy, owoalbuminy, które występują w jajku. I kolagen i elastyna, które występują w mięśniach i w ścięgnach, w mięsie i w ścięgnach. Dobrze, no i tak pięknie wygląda nam podział, podział białka ze względu na różne czynniki. Te czynniki mamy trzy: budowa chemiczna, przestrzenna i źródła pochodzenia. No i w każdym z, w każdym z nich wyróżnimy, wyróżnimy pewne rodzaje białek. Dobrze, ja to zaraz wyeksportuję w postaci zdjęć i wstawię na na czat i z tego robicie notatkę. Oczywiście ten podział takiej postaci jak jest w taki ma być wpisany w zeszycie, tutaj już nie ma żadnego innego wypisywania. Natomiast z tej pierwszej części, no to wypisać to, co było zaznaczone i te schematy, te wzory, które były wpisane obok. Generalnie, generalnie trzy punkty temat obejmował, tak? Pierwszy punkt Pierwszy punkt to, była, to było pojęcie samego białka, drugie budowa białka i trzecie to jest właśnie ten podział białka, klasyfikacja ze względu na różne czynniki.